Dobrze, zajmę się tym pilnie. Już zapisuję w kalendarzu. Okej, do zobaczenia! Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Usiądź proszę. W czym mogę pomóc? Jestem Piotrek. Mam koleżankę Julkę. Bardzo ją lubię i chciałbym się z nią przyjaźnić, ale ona czasami dziwnie się zachowuje. Nikt mi nie umie pomóc. Wiem, że ty, harmoniko, pomagasz ludziom w trudnych sytuacjach. Proszę o wsparcie. Oczywiście. Znajdziemy wspólnie rozwiązanie. Opowiedz mi o swojej przyjaciółce. Co cię niepokoi w jej zachowaniu? Ostatnio na przykład była taka sytuacja. Był straszny upał. Zadzwoniłem do Julki i zaproponowałem jej wyjście na lody. Zdziwiłem się bardzo, kiedy pokazała mi kartkę z całym planem naszego wyjścia. 10:12 zbiórka na przystanku autobusowym, 10:17 odjazd autobusu, 10:34 przyjazd do centrum, 11:00 do 11:30 kupujemy lody i jemy, 11:55 autobus powrotny. Ogólnie było bardzo fajnie, do momentu, kiedy okazało się, że była kolejka w lodziarni i spóźniliśmy się na zaplanowany autobus. Plan się rozsypał i wtedy Julka wpadła w złość. Mówisz, że Julka musi mieć wszystko zaplanowane z góry, a kiedy coś nie idzie zgodnie z planem, to traci poczucie bezpieczeństwa. Mów dalej. Tydzień temu pojechaliśmy z klasą na zieloną szkołę nad jezioro i spaliśmy w domkach. Po południu było ognisko. A gdzie jest Julka? Widziałam, jak poszła do domku. Chyba siedzi tam sama. Zresztą nie wiem. O! Z tego, co mówisz, wnioskuję, że Julka często izoluje się od grupy. Tak. Cały nasz wyjazd przesiedziała w domku. Przez cały pobyt nie chciała integrować się z grupą. Próbowałem z nią rozmawiać, ale się nie udało. Zauważyłem jeszcze jedną dziwną rzecz. Ostatnio wybrałem się z Julką na zakupy. Nagle Julka jakby się czegoś wystraszyła. Z tego, co mówisz, wnioskuję, że twoja przyjaciółka jest bardzo wrażliwa na niektóre bodźce, takie jak światło, dźwięk czy nawet ból, a na inne wręcz przeciwnie. Opowiedz coś jeszcze. Ostatnio Julki nie było kilka dni w szkole. Zmartwiło mnie to. Nie odbierała telefonu, nie odpisywała. Postanowiłem ją odwiedzić i przy okazji powiedzieć, co było w szkole. Dzień dobry. Czy jest Julka? Dzień dobry. Tak, jest u siebie w pokoju. Zapraszam. Okazało się, że Julka pięknie gra na gitarze. Jest bardzo uzdolniona muzycznie. Nie wiedziałem o tym. W klasie również nikt o tym nie wiedział. Już domyślam się, o co chodzi. Przypuszczam, że Julka cierpi na zaburzenie ze spektrum autyzmu. Charakteryzują się one problemami w zdolności wyrażania uczuć i nawiązywaniu relacji z kolegami czy przyjaciółmi. Dodatkowo takie osoby zachowują się w sposób nietypowy, często niezrozumiały dla innych.
nierzadko mają trudności w uczestniczeniu we wspólnych grach i zabawach. Często nie umieją podtrzymać rozmowy, mało gestykulują i rzadko wyrażają emocje za pomocą mimiki twarzy. Trudności sprawia im rozumienie ironii czy sarkazmu. Zmiana tonu, grymas czy zmrużenie oka przez kolegę w trakcie rozmowy może być dla nich niezauważalne. Często zdarza się tak, że osoby sprawiają wrażenie głuchych, ponieważ nie reagują na niektóre komunikaty ze strony rówieśników czy dorosłych. Mają również problemy ze skupieniem uwagi na jednej konkretnej czynności. Dlatego też ciężko im się pracuje na lekcjach. Niezwykle trudno im opanować emocje. Dlatego też może zdarzyć się tak, że nagle wybuchają płaczem bądź krzykiem. Bardzo często z autyzmem powiązane są niezwykłe zdolności, takie jak na przykład znakomita gra na skrzypcach czy gitarze, tak jak w przypadku Julki, czy ponadprzeciętna zdolność liczenia bądź czytania. Dzieci w spektrum autyzmu lubią mieć uporządkowane różne rzeczy. Uwielbiają schematy, czyli działanie zgodnie z konkretnym planem. Dzięki niemu czują się bezpiecznie. Teraz rozumiem. Jak mogę jej pomóc? Jak się zachować? W kontakcie z osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Bądź empatyczny. Bądź cierpliwy. Unikaj ironii, żartów, nadmiernej gestykulacji czy nieznanych słów podczas rozmowy. Nie zmieniaj planu dnia, jeżeli przyjaciel ma konkretny schemat. Nie zaburzaj go dla własnej wygody. Nie krzycz, nie krytykuj. Osoby z zaburzeniami spektrum autyzmu są bardziej czułe i wrażliwe. Jeśli mamy jakieś uwagi, powiedzmy o tym spokojnym tonem. Kiedy osoba ze spektrum autyzmu zacznie niespodziewanie się złościć bądź krzyczeć, zachowaj spokój i pomóż jej się wyciszyć. Bardzo ważna informacja. Nie wolno samemu się diagnozować i nazywać siebie lub innych autystykiem. To diagnozuje specjalista, na przykład lekarz psychiatra lub psycholog. Dziękuję za rozmowę. Teraz już będę wiedział, co robić.